try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich pielgrzymów grupy 21. Pewnie jak już się zorientowaliście, jesteśmy w miejscowości Słupia za Kępnem. Nasz kolejny postój, zatrzymujemy się tutaj w Wielkim Poście, zatrzymujemy się tu też na pielgrzymce, ale teraz też w tym zimowym czasie też w poście tutaj jesteśmy. Przy okazji pobytu mojego tutaj w Słupi bardzo serdecznie pozdrawiam też wszystkich mieszkańców tej miejscowości, księdza proboszcza i wszystkich, którzy nas podejmują i otwierają swoje serca, domy i lodówki, nie tylko przed pielgrzymami grupy 21. Ofiarność tutaj mieszkańców Słupi jest nam bardzo dobrze znana. Pozdrawiam też szczególnie jakoś Karolinę Kulę i całą jej rodzinę. Ona też tutaj jest w naszej grupie jakoś bardzo zaangażowana, serdecznie ją tutaj pozdrawiam. Kochani pielgrzymi, jest taka pobożna historyjka opisująca, mówiąca o tym, że było kilku ludzi, którzy szli przez świat i nieśli swoje krzyże. Bo różne miały te krzyże rozmiary. Jedne były większe, jedne mniejsze. Jeden człowiek miał dosyć taki duży krzyż i szedł z nim i postanowił, że w pewnym momencie może sobie go tak skrócić z każdej strony o kilka centymetrów. I poczuł, że mu jest lżej. Więc szedł dalej. I znowu postanowił, że dalej mu było ciężko i znowu sobie troszeczkę skrócił o kilka centymetrów. I szedł dalej, już mu było jeszcze lżej. I tak kilka razy sobie skracał ciągle. Co kawałek dalej szedł, to coraz lżejszy krzyż niósł, bo coraz bardziej go sobie skracał, aż w końcu został mu taki mały krzyżyk, taki właściwie fragment krzyża. Taki kikucik malutki. I nagle w tej historii wszyscy ci, którzy te krzyże nieśli, dochodzą do przepaści. I ci, którzy mieli krzyże duże, długie, mogli przez tą przepaść te krzyże przełożyć, a ci, którzy mieli krzyże te krótkie, ten człowiek z tym krzyżem tak poskracanym niestety nie mógł i musiał zostać, stać w miejscu, nie mógł iść dalej. Lights will guide you. Ta pobożność pokazuje nam, kochani, że pokazuje nam, na czym polega sens też trudu, który dźwigamy. Bo my tak często sobie też to, co trudne, to, co jest jakoś krzyżem w naszym życiu, lubimy też sobie skracać, uciekać od tego. Bo po co tak dźwigać? Niektórzy może Pismo Święte kiedyś sobie czytali, lubili czytać. A po co to za? Najpierw przestali czytać codziennie, później zaczęli raz w tygodniu i tak stopniowo jakby z tego krzyża, z tego trudu zeszli. Niektórzy się modlili może codziennie, 2-3 razy dziennie i tak najpierw sobie obcięli to modlenie się rano, w południe. W końcu obcięli sobie modlenie się w ogóle, tylko w niedzielę. Niektórzy może do spowiedzi co miesiąc chodzili, a w końcu sobie obcięli, no bo po co się męczyć, po co tak biegać do tej spowiedzi. Sobie niektórzy odcięli to spowiadanie się częste. I tylko zostało im na święta, w końcu tylko raz w roku, a to w końcu właściwie już się od lat nie spowiadali. I tak rezygnują z tego, co trudne, a związane też z naszą wiarą. I później się dziwią, że nie mogą iść dalej. Że dochodzą do takiego punktu, że w zasadzie mówią, że już wiara im, religia nic nie daje, że relacja z Panem Bogiem nic nie wnosi. Że to chodzenie do kościoła jakby nic nie zmienia. Nie? Chodzę i dalej się kłócę z innymi. Nie? Chodzę do kościoła i dalej trudy jakieś przeżywam w relacji z Panem Bogiem i z innymi. Nic mi to nie daje, żadnej radości. Wracam do domu i nic. Może już porezygnowaliśmy z jakichś trudów i z krzyży. Za łatwo, za szybko.
Kochani pielgrzymi, na tym etapie pielgrzymki już każdy gdzieś doświadczy, że to co trudne jednak coś wnosi, jednak pomaga nam iść dalej. Wcale nie jest tak, jak by się wydawało fizycznie, że właśnie przeszkadza. Że na tym etapie pielgrzymki po tych kilku dniach wiemy, że to się też przydaje, krzyż. Że nie chcemy z niego rezygnować. Dlatego też pielgrzymi tu w Słupi też się gromadzą na tej adoracji wieczorem. Nie tylko dlatego, że tu wcześniej przychodzimy, ale też dlatego, żeby jeszcze dalej, dłużej pobyć z Panem Bogiem. Chociaż nie jest to łatwe, nie? Bo lepiej byłoby wyciągnąć sobie nóżki u gospodarzy naszych, czy na noclegu i poleżeć. A wielu tutaj przychodzi i modli się wtedy. Dobrze, że tak robimy. Nie rezygnujcie, kochani, w tym czasie Wielkiego Postu, nie rezygnujcie. Nie rezygnujmy wszyscy z tego, co trudne. Nie szukamy tego na siłę, bo chrześcijaństwo nie na tym polega. To byłby jakiś tam masochizm, cierpiętnictwo. My nie szukamy na siłę krzyża, ale też to, co nas trudne spotyka, podejmujemy. Wiemy, że ma to jakiś głębszy wymiar. Takiego spojrzenia życzę sobie i wszystkim pielgrzymom grupy 21. Jeszcze raz Was serdecznie pozdrawiam. Już mi w głowę zimno i będę łysy zupełnie od tego mrozu, dlatego kończę. Cześć Boże wszystkim. Fix you.